kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku. Dziś zapraszam was na filmik, w którym wam wytłumaczę troszkę, jak działa szkoła we Włoszech, bo dostaję masę pytań codziennie, więc ja wam wszystko tutaj wytłumaczę w tym filmiku. Postaram się przynajmniej wszystko wytłumaczyć, bo różni się szkoła polska od szkoły włoskiej, więc no, przepraszam was za moje włosy, ale jakoś dzisiaj nie daję rady ich ogarnąć, więc trzeba przetrwać z takimi włosami. Ja sobie oczywiście wszystko to zapisałam na zeszycie, bo naprawdę jest sporo rzeczy, więc co? Zacznę może od tego, że edukacja włoska jest obowiązkowa dla dzieci, dla młodzieży od lat 6 do lat 16, a właśnie przedszkole nie jest obowiązkowe i są do wyboru trzy rodzaje placówek oświatkowych: publiczne, prywatne i oparte na nauce w domu. A we Włoszech spora część, tak naprawdę wszyscy, chodzą do publicznych szkół, a szkoły prywatne i też te oparte na nauce w domu są mało stosowane, tak naprawdę wcale. Przedszkole, jak mówię, jest nieobowiązkowe i do przedszkola się idzie, jak ma się 3-latka. W przedszkolu to zależy tak naprawdę od przedszkola, jak to funkcjonuje. Jak są jakieś większe przedszkola, to tam się tworzą klasy. Jak przedszkole jest mniejsze, to wszystkie dzieci się razem uczą. Albo się tworzą jakieś grupy, wiecie, jakieś biedronki, słoniki. Wiecie, to jest przedszkole, mimo wszystko to są malutkie dzieci, nie ma zbyt dużo reguł. Ja akurat chodziłam, wypróbowałam szkołę prywatną, pochodziłam do przedszkola prywatnego. Moja mama się zdecydowała dla mnie na prywatne przedszkole, dlatego że tam były, słuchajcie, zakonnice. Były oczywiście nasze panie, ale jeszcze oprócz tych naszych pań, które nas uczyły, które nas pilnowały, były też zakonnice, które się z nami bawiły, jakieś, wiecie, tam różne rzeczy, więc ta szkoła jakby była tak oparta na religii. We włoskich szkołach do przedszkola się chodzi w fartuszkach. Tutaj właśnie są nazywane jako fartuszki. Gdzieś mam tutaj na pewno wstawię zdjęcie. I fartuszki dla chłopczyków i dla dziewczynek mają tą samą długość. Tak dochodzą gdzieś do kolana. Są zrobione, że mają kołnierzyki białe, ale i są w kratkę. Dziewczynki mają w biało-różową kratkę, a chłopczyki mają w biało-niebieską kratkę. Szkoły włoskie uważają, że najlepiej jest właśnie stosować te fartuszki, żeby wszystkie dzieci były takie same, żeby nie było różnic między nimi. I po prostu też to jest wygodne dla pań, dlatego że każdy fartuszek ma z tyłu tak jakby paseczek, nie wiem jak to nazwać, i dzieciaczki się łapią po prostu jeden za drugim. Wiecie, dziecko, które jest z tyłu, łapie pasek tego, który jest z przodu i tak po prostu chodzą wszyscy razem, więc jest też nawet łatwiej utrzymać, wiecie, grupę małoludkich dzieci. Jeśli chodzi o godziny, to też zależy od tego, gdzie się znajdujemy, w jakiej części Włoch i też ogólnie od przedszkola. Większość działa tak, że się chodzi od godziny 8, 9, zależy też od klasy, do godziny 3 po południu. Dzieci tam mają obiad, mają tam też oczywiście drzemkę. Chyba do drugiej klasy, bo już w trzeciej klasie chyba też drzemek nie ma. Nie wiem, już nie pamiętam, nie jestem pewna, ale mimo wszystko wiecie, mają te drzemki i no, jedyne właśnie będzie okropnie dla was to dziwne, że u nas tak działają przedszkola, dlatego że ja raz poszłam do przedszkola polskiego i tak zostałam, jak tam weszłam. Ogólnie są, naprawdę Polska ma lepsze warunki i to o wiele lepsze. Nie mówię już naprawdę o zabawkach, o jakichś meblach, bo to przedszkole, włoskie czy polskie, to nie ma znaczenia, tak naprawdę przedszkole się zmienia. Są lepsze przedszkole, są gorsze przedszkola. Mnie o to chodzi, że we Włoszech nie ma czegoś takiego jak na przykład ściąganie butów, zmienianie butów na przykład wygodniejsze. Na przykład nie ma takiego czegoś jak na przykład różne napoje, kompociki, herbatki do picia na stołówce. Nie wiem, czy to z jednej strony jest lepsze czy gorsze, dlatego że mimo wszystko później te dzieci mają problemy z zębami przez to słodkości. U nas jest we Włoszech tylko woda, tylko i jedynie woda i dzieci włoskie są tak przyzwyczajone do tego, że na przykład ja, jak byłam malutka, moje koleżanki zawsze przychodziły, to moja mama oczywiście kupowała tam jakieś różne rzeczy, Coca-Cola, jakieś tam, jakieś napoje, soczki, a one zawsze woda. Woda, tylko woda, więc to jest naprawdę na plus. Włoskie dzieci są tylko przyzwyczajone do wody. Ja też do tego się przyzwyczaiłam, piję tylko i wyłącznie wodę, więc to może wychodzi na plus. Ale ściąganie
wymaganie tych butów i różnych rzeczy to niestety słabe, dlatego że polskie dzieci, jak się nie mylę, idą do szkoły na przykład zimą i mają takie ciężkie buciory i mogą je wymienić, chowają do swojej szafeczki czy gdzieś tam, a u nas nie. I wiem, że w Polsce też dzieciaczki do spania zostają rozbierane, na przykład jakąś bluzę czy coś, to po prostu ściągają im to i śpią tak, jak jest im najlepiej. A we Włoszech niestety tak to nie działa, dzieci chodzą spać w bluzach, w dżinsach i ciężkich buciorach. Tak. Tak. I często mają właśnie takie problemy, że dzieci nie chcą tam spać, ale niestety tak to działa. I tak, jak mówiłam, się wychodzi z przedszkola, kończy się przedszkole w wieku 6 lat i się idzie od razu do podstawówki. Wiem, że w Polsce jest takie coś jak zerówka, czy coś takiego, u nas żadnego jakiegoś przejścia nie ma. Od przedszkola do podstawówki normalnie się idzie. I tak naprawdę jak najszybciej puszczają te dzieci do podstawówki. Wiem, że w Polsce niektóre dzieci idą w wieku 7 lat do podstawówki, tak trzymają te dzieci. Według mnie to jest wcale niepotrzebne. Ja poszłam do podstawówki, jak miałam 5,5 roku, nie miałam nawet jeszcze skończonych 6 lat, dlatego że jestem z listopada i oni właśnie wolą ich szybciej puścić niż przetrzymywać ich w przedszkolu. I właśnie tak, podstawówka trwa 5 lat, 5 długich lat, a wychodzi się z podstawówki w wieku tak 11 lat, coś takiego, zależy też oczywiście od miesiąca, ale coś takiego 11 lat. I podstawówka, i tutaj już możemy też wiele powiedzieć o tej podstawówce. Zacznijmy może od tego, że polskie dzieci od podstawówki mogą chyba same wracać do domu. Jak się nie mylę, moi kuzynie zawsze wracali sami w Polsce, co mieszkają w Polsce, zawsze wracali sami do domu, nigdy nie było z tym problemu. U nas we Włoszech niestety tak to nie działa. We Włoszech dziecko w podstawówce jeszcze nie może, nie ma takiej możliwości, żeby same wyszło. Rodzic musi po niego przyjechać, po niego przyjść. Albo istnieje takie coś jak autobusik, który jest bardzo widywany w amerykańskich filmach. Taki żółty autobus, który po prostu przyjeżdża po dzieci do szkoły i odwozi je po domach. Ten autobus jest naprawdę super, bo przewożą ci po prostu dziecko pod dom. Ja jeździłam tym busem tyle ile można było i mój brat pewnie też to samo będzie robił. Bo naprawdę są mega wygodne, jak na przykład rodzice pracują albo po prostu nie mają czasu. I fakt, że właśnie się nie zatrzymuje na jakichś przystankach czy coś, tylko naprawdę pod dom. Każde dziecko pod dom. I rano tak samo objeżdża wszystkie domy, ma taką listę, gdzie wszystkie dzieci mieszkają. Dzieci, które się zapisały na ten autobus, właśnie ma tą listę z tymi dziećmi, które się zapisywały na ten autobus na początku roku i przyjeżdża po nie co rano i później wozi je do szkoły. Właśnie tak, dziecko może być odebrane tylko i wyłącznie przez rodziców. Przez brata, przez siostry, tylko jak ma zakończone 18 lat. To czasami, wiecie, mi na przykład ja nie mam 18 lat, a Olka czasami mi dają, to też zależy. Wiecie, niby reguły są takie, że 18 lat trzeba mieć, ale jak te nauczycielki cię znają, wiedzą, że jesteś jego siostrą, wiedzą, że no, wiecie, to też zależy, jak się zna dobrze te osoby, to na pewno ci dadzą to dziecko. Ale mimo wszystko, jak nie znają ciebie, to 18 lat musisz mieć i musisz być na pewno pewny i muszą być na przykład pewne, że to jest naprawdę twoja siostra albo twój brat. Może też przyjść jakaś osoba, jakiś wujek, czy jakiś przyjaciel rodziny, ale musi być zapisany w takiej kartce. Na początku roku dają taką kartkę i tam rodzice muszą napisać wszystkie imiona i dane osób, które mogą jakby dać te dzieci, nie wiem jak to powiedzieć, że muszą być po prostu tam napisane. Jak przyjdzie jakaś osoba, która nie jest na przykład z rodziny, a nawet jeśli jest z rodziny, to jest jakiś wujek, czy wiecie, czy kuzyn, który nie jest rodzicem ani bratem, ale to po prostu musi być zapisane na tej kartce. Rodzice musieli dać pozwolenie jakby na to. Więc to z jednej strony jest dobre. Następnie, co mogę powiedzieć o podstawówce? Dalej są fartuszki. Dalej się znajdują fartuszki w podstawówce. Tylko, że te fartuszki już się zmieniają. Wiecie, bo dziewczynki mają zawsze tą samą długość. To tak do kolana, przed kolano, zależy. Ale chłopczyki już zaczynają mieć tak do pasa, bo wiadomo, już chłopczyk w tym wieku zaczyna być tak naprawdę chłopczykowaty, nie wiem jak to powiedzieć, i mają już do pasa. I też zmienia się również kolor. Kolor jest czarny.
czarne i dla, chłopczyków, i dla dziewczynek. Jedyna różnica tak naprawdę to jest właśnie ta długość i to, że dziewczynki mają dalej ten biały kołnierzyk, a chłopczyki zaczynają mieć już czarne kołnierzyki albo w ogóle nie mają ich. Później każde dziecko ma jakby tutaj na fartuszku ma taki jakby rysunek. To jest jedyna rzecz, która jest im jakby pozwolona. I każde dziecko sobie wybiera jakieś rysuneczek. Wiecie, tu fartuszki tutaj wszędzie we Włoszech, dlatego że jest ta reguła, to są sklepy po prostu z fartuszkami. Każdy fartuszek może sobie wybrać. Są jakieś motory, Barbie, lalki, auta. Wiecie, to zależy. Dziecko sobie same wybiera, jaki chce fartuszek. Trzymają dalej te fartuszki w podstawówce, żeby dalej nie było jakby takich, wiecie, różnic między nimi. Nie wiem, czy to pomaga, czy nie, ale no mimo wszystko, tak? Tak to działa. Fartuszki, jak mówiłam, są czarne, dosyć często są czarne, ale znajdują się też we Włoszech, jak mają, jak się znajdują granatowe fartuszki. We Włoszech ogólnie są albo czarne, albo granatowe fartuszki. Jak na przykład przyjeżdża jakieś dziecko, zmienia szkołę i z Sycylii idzie do Piemonte, to wiecie, mimo że może miał granatowy fartuszek, a tam są czarne, to mimo wszystko może zatrzymać ten granatowy fartuszek. To jest i tak fartuszek. I po prostu we Włoszech najczęściej to są albo czarne, albo granatowe te fartuszki. Czasami rzadko w jakichś szkołach zdarza się, że dziewczynki mają cały biały. Ale to naprawdę rzadko, bardzo, bardzo rzadko. Jedna szkoła może takie coś ma, a tak naprawdę wszędzie są albo czarne, albo granatowe te fartuszki. Jeśli chodzi właśnie o godziny, to godziny działa tak, że się idzie do szkoły o 8 rano i kończy się o 4. Kończą dzieci o 4 u nas podstawówkę, o 4 po południu. Obiad się je w szkole, jest... oczywiście dzieci mogą być zabierane przez rodziców, ale najczęściej jedzą oczywiście w szkole, bo wiecie, rodzic zanim przyjedzie, zanim odbierze, zanim dojedzie do domu, zanim da coś zjeść, mu dalej musi odwieźć to dziecko tak naprawdę. Więc no, często dzieci jedzą po prostu w szkołach, w stołówce jedzą po prostu. Nie myślcie, że to jest taka stołówka, tak jak też w przedszkolu, nie myślcie, że to jest taka stołówka jak w amerykańskich filmach, że przechodzisz, są panie, które się nakładają pizza, hamburgery i siadasz sobie i jesz. Nie, tak nie działa niestety, są... ale są po prostu takie stoły, jak takie długie stoły, są ławki i każdy sobie je. Siada i pani przychodzą i nakładają, a tak jak w więzieniu może, tak po prostu nakładają ci. I jesz, na tej stołówce znajdują się też panie, nie myślę, że dzieci są same. Są panie, często krzyczą, żeby nie krzyczeć. Często uważają na te dzieci nawet za bardzo, nie pozwalają im nic tak naprawdę robić, ale już mówię, do jedzenia jest, do picia jest tylko woda, a jeśli chodzi o jedzenie, to są trzy dania. Pierwsze danie oczywiście składa się albo z makaronu, albo z jakiejś zupy, którą zupą nie jest tak naprawdę, bo zupy włoskie i polskie bardzo się różnią. Tak naprawdę to nie są zupy. U nas we Włoszech nie ma zup. Jak to jest zupa, ja mówię to zupa, ale to jest takie jakby, wiecie, takie jakby zmieszane owoce, takie wiecie, zblendowane owoce. To nie jest takie coś jak rosół, tylko takie ciężkie to jest. Owoce, przepraszam, warzywa. Takie z... właśnie takie zblendowane warzywa, jakieś takie zdrowe te rzeczy są, bardzo, naprawdę. Ale te zupy rzadko się zdarzają, tylko w okresie jakby zimowym, wiecie, jak trzeba coś naprawdę ciepłego zjeść. A tak ogólnie to makarony, Włosi są makaroniarze i na pierwsze danie to jest zawsze makaron o różnych postaciach, z rzymami, z rybą, z aragu, biały, różne, przeróżne, które nie mogą się znudzić, ale cały czas makarony. Na drugie to zależy. Na drugie jest jakieś mięsko, ziemniaczki, prosciutto, wiecie, różne rzeczy. A na trzecie danie jest zawsze owoc. Jakiś owoc, banan, truskawki, jabłko albo coś takiego. Czasami zdarza się, że na przykład pierwszy dzień szkoły, albo ostatni dzień szkoły, albo w jakieś święto dają jakieś ciasto i no te dzieciaczki bardzo się cieszą wtedy, dostają po prostu takie ciasto właśnie i to tyle. Mają zawsze chleb oczywiście do tego. Tyle, tak wyglądają dania u nas w podstawówce. Jeśli chodzi o przedmioty, to nie jest tak jak w Polsce, że od podstawówki się dostaje już normalnie godziny. Na przykład w tą godzinę będziesz miał włoski, tutaj będziesz miał te. I masz po prostu jakby napisane wszystkie przedmioty, nie wiem jak to się nazywa, czekaj. Lekcje, nie ma napisanych po prostu lekcji. Po prostu u nas tak to działa, że każda klasa ma dwie panie. Dwie panie. Te panie dostajesz w wieku, jak idziesz do pierwszej klasy i one...
przez 5 lat z tobą są, jak klasa, jak te panie, które miały już 5 klasę, to 5 klasa odejdzie, to dalej idą do domu i 1 klasy. Więc te panie z wami, te panie naprawdę widzą was, jak rośniecie, bo przez 5 lat macie te dwie same panie i tylko one. One naprawdę, tak naprawdę się rozdzielają, jedna na przykład uczy was takich przedmiotów bardziej ścisłych, druga humanistycznych, na przykład włoski, gramatyka, historia i coś tam, a druga geografia, biologia, takie rzeczy. I nie ma właśnie lekcji, które będą. Każde dziecko ma swoją jakby taką szafeczkę. Nie szafeczkę, taką bardziej półeczkę. I tam trzyma wszystkie zeszyty i wszystkie książki. Nie nosi do domu, sprowadza, nie. Tam wszystkie książki trzyma i dziecko idzie do szkoły nie wiedząc, co będzie danego dnia. Po prostu siada i tam pani przychodzi pierwsza i mówi: dobra, no to zaczynamy, może dzisiaj zrobimy historię. I dziecko idzie do swojej półeczki, bierze historię i siada przy ławce. Więc dziecko nie ma właśnie lekcji, nie ma takiego obciążonego, nie ma takiego obciążonej głowy, co dzisiaj będzie, może coś zapomnę. Nie, bo wszystkie książki są tam i dzieciaczki tak naprawdę noszą taki malutki plecak tylko z jedzeniem, tylko z drugim śniadaniem tak naprawdę i z wodą. I to tyle. Lekcje się dostaje tylko w podstawówce się dostaje tylko w sobotę, znaczy w sensie się dostaje tylko w piątek. I soboty, niedzielę mają my wolną i te dzieci odrabiają lekcje. Są zadawane lekcje co tydzień tak naprawdę i wtedy akurat już się bierze ten taki większy plecak, bo wiadomo, że po południu trzeba będzie jedną albo dwie książki przynieść do domu, żeby po prostu odrobić te lekcje. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Co tam jeszcze? Nie można oczywiście nosić takich rzeczy jak telefony, różne gierki, to jest zabronione, jak są jakieś gry, to się znajdują w szkole. Na koniec podstawówki są takie egzaminy jakby, które się nazywają imbalsi i się je właśnie pisze. Takie, wiecie, niby naprawdę łatwe to są egzaminy, jakieś takie logiczne może, żeby też zobaczyć dziecko na jakim etapie jest. I po prostu dziecko pisze te egzaminy na koniec piątej klasy. Te egzaminy, mimo wszystko, ocena z tych egzaminów nie wpływa na fakt, na ocenę, czy dziecko przechodzi do gimnazjum, czy nie przechodzi. Bo to po prostu są takie malutkie jeszcze dzieci i mimo wszystko tylko sprawdzają po prostu na jakim etapie to dziecko jest. O. Następnie przychodzi się do gimnazjum, do bardzo wyczekiwanego gimnazjum przez wszystkich, tak naprawdę, bo gimnazjum już się zmienia człowiek, naprawdę serio zmienia się. 11 lat się ma około, jak się idzie właśnie do gimnazjum i gimnazjum trwa 3 lata. 3 lata pełne nauki, tak naprawdę. Już tam zaczynają się, dziecko naprawdę jest mega podekscytowane, żeby pójść do tej szkoły, dlatego że wszystko się zmienia, ale dosłownie wszystko. Jak chodziłeś do 4 po południu w podstawówce i miałeś na przykład jedzenie i się bawiłeś, to w gimnazjum tego nie ma. Chodzi się do pierwszej godziny po południu do szkoły, wracasz do domu na obiad, już do szkoły nie przychodzisz, masz naprawdę tylko 5 godzin lekcji. Czasami zdarza się, że na przykład masz jeden dzień w tygodniu, w którym siedzisz dłużej w szkole, ale tak zazwyczaj to do 1 godziny, do 13 po południu się siedzi w szkole. Jak w podstawówce mieliśmy te półeczki na książki, nic nie trzeba było nosić, to w gimnazjum nie. Codziennie trzeba nosić książki, codziennie plecak i to jeszcze taki duży plecak. Wy się często sobie pytacie, czy nasz plecak, czy torebkę. U nas nie istnieje torebka do szkoły. Dziewczyny nie mają, tak naprawdę nie mogą, nie jakby nawet chciały całym sercem nosić torebki do szkoły, to by nie mogły, bo u nas zeszyty to nie są... W Polsce macie zeszyty takiej wielkości około, nie? A u nas zeszyty są naprawdę duże. Nie wiem, jak wam tutaj pokazać. O, to jak te kartki. Jeden zeszyt to jest taki. I często niektórzy profesorzy jeszcze mówią: nie, słuchajcie, dla waszej wygody ja chcę, żebyście nosili te, jak to się nazywają? Segregatory. O, ja chcę, żebyście nosili segregatory. Nienawidziłam takich profesorów, ale często się zdarzają tych profesorzy, bo myślą, że jest łatwiej nam się uczyć. Ale oni nie myślą, że co rano trzeba nosić ten plecak, ale dobra. Nieważne. Właśnie mamy takie duże zeszyty, więc zawsze plecak gigantyczny. I właśnie w gimnazjum ten plecak codziennie jest, bo nie ma żadnej płeczki, żadnej szafki. Codziennie masz ten... książki. Jak miałeś tam dwie pani, które były tak naprawdę jak twoje dwie mamy, to w gimnazjum to się oczywiście zmienia. Mamy lekcje, mamy profesorów, już się nie mówi do naszych nauczycielek pani, tylko się zaczyna mówić pani profesor. Znaczy nie, pani, teraz powiedziałam po polsku, profesor się tylko mówi, dlatego że u nas we Włoszech się nie używa pan, pani, ale to już jest inna sprawa. Profesor, po prostu do profesorki się mówi, tako, już trzeba tak się zwracać, wiecie, ładniej.
I coś naprawdę bardzo zmienia, są lekcje, co rano musisz pamiętać, co włożyć do plecaka, co nie, bo masz już zapisane, jaka będzie lekcja, do której będzie trwała, ile godzin będzie ona trwała, codziennie są lekcje, codziennie, lekcje w sensie domowe, lekcje do domu, codziennie. Poniedziałek, wtorek, środa, nieważne, codziennie są lekcje, więc musisz też, wiecie, uczyć się też dosyć w domu. I w gimnazjum też się zmienia fakt, że chodzi się w soboty do szkoły. Później są szkoły, w których na przykład nie stosują tego, tylko siedzą na przykład do drugiej, do trzeciej po południu i nie chodzą w soboty. Ale zazwyczaj w włoskie szkoły w soboty wszyscy chodzą. Mówię teraz, jesteście bardzo zszokowani, zawsze mi piszecie, Boże, jak w soboty do szkoły? No niby tak, to jest ciężkie, dlatego że mamy tylko jeden dzień pauzy, odpoczynku, ale i w którym jeszcze trzeba odrobić lekcje, ale mimo wszystko, jak ja słyszę, że wy w szkole siedzicie do 18, to jest dla mnie nienormalne. Jak można tyle siedzieć w szkole? Naprawdę nie wyobrażam sobie tego. U nas do pierwszej trzeba chodzić w sobotę, ale przynajmniej po pierwszej masz całe popołudnie wolne i jesz w domu i ogólnie nie wiem co wy... Nie, według mnie jest chyba lepiej we Włoszech tak naprawdę, bo do 18, żeby dziecko trzymać, oj nie. Dobra, następnie co? Właśnie godziny, właśnie mówię, do pierwszej, fartuszków już nie ma. Jest... Tak to działa, że mamy dwie się chodzi od 8 właśnie do pierwszej, mamy 10 minut czy 15 minut pauzy na śniadanie. Na drugie śniadanie. U nas jest takie coś, że nie ma pauz, nie ma przerwy. Wiem, że u was jest kilka tam minut przerwy między jedną lekcją a drugą. U nas tego nie ma. Jedna lekcja po drugiej, przez 5 godzin jest jedna pauza, właśnie mówię, na te drugie śniadanie. Autobus jest dalej dostępny. Ten, co był też w podstawówce. Zmienia się fakt, że dzieci już mogą same iść do szkoły albo same po prostu wracać. Ale autobus mimo wszystko jest też dostępny, bo dzieciom, które się nie chce chodzić, tak naprawdę jak ja, nie miałam ochoty rano wstać i iść do szkoły na nogach, albo też po południu, to po prostu jest autobus. I ja zawsze brałam ten autobusik. Jeszcze latem to spoko, ale zimą? Serio? Zimą? Nie, naprawdę nie. A, jeśli chodzi o wakacje, nie powiedziałam o wakacjach, sorka. Wakacje zaczynają się w czerwcu i zaczynają się tak około 10 czerwca, a kończą we wrześniu, 15 września. Mamy 3 miesiące wakacji, to jest chyba najlepsza rzecz, jaka jest, dlatego, że mamy 3 pełniutkie miesiące wakacji i można naprawdę mega odpocząć i naprawdę bardzo. Zadają nam niestety lekcje, kilka lekcji nam zadają na te wakacje, ale mimo wszystko wiecie. I tak to są 3 miesiące i czas się znajdzie zawsze na te kilka lekcji, które nam zadadzą. Mamy te 3 miesiące, a nie 2 tak jak w Polsce, czy w innych krajach, nie wiem jak jest w innych krajach. Dlatego, że tak, mamy oczywiście ten ferie w okresie tym takim świątecznym, ale nie mamy ani ferii zimowych, ani jakichś majówek, ani nic. Więc po prostu mamy te 3 miesiące wakacji, nam jakby tak rekompensują tymi 3 miesiącami. I właśnie i w podstawówce, i w gimnazjum, i też w liceum, już wam teraz powiem, takie wakacje działają. W przedszkolu wakacje zaczynają na koniec czerwca. Nie 10, tylko na końcu czerwca. Cały ten miesiąc muszą przychodzić te dzieci do przedszkola, dlatego że po prostu rodzice często też mają, nie mają już tam, wiecie, ferii takich pracy, więc to też jest wygoda. A później już mają te 2 miesiące. 2 miesiące. Coś tam, 2,5 miesiąca wolnego. A jeśli chodzi o wycieczki, i w gimnazjum, i w podstawówce, tak naprawdę to wycieczki się znajdują tylko we Włoszech, wiecie. Są może jakieś tam malutkie szkoły, gdzie jak mają malutkie dzieci, to może włożą im czasami za granicę, ale to naprawdę jest rzadkie, bo wiecie, takie małe dzieci to często we Włoszech, Florencja, Rzym, takie miejsca się zwiedza, ale mimo wszystko we Włoszech. I na jeden dzień nie śpi się tam, wiecie, nie bierze się jakiegoś hotelu czy coś. A w trzecie gimnazjum każdy wyczekuje tą wycieczkę, dlatego że jest taka jakby 3-dniowa wycieczka, która jest właśnie organizowana, śpi się w jakimś hotelu, czy w jakimś, nie wiem, miejscu po prostu, w jakimś, nie wiem, ale się śpi, wiecie, już poza domem. I ja właśnie tą wycieczkę miałam w Trento, w Trentino, na samej górze Włoch, tam gdzie są góry. I no fajnie, wspominam ten czas, bardzo się wybawiliśmy. I no, po prostu trwa 3 dni i fajnie. i na koniec oczywiście jest sprawdzian, egzaminy gimnazjalne, tego tutaj też nie może zabraknąć. Egzaminy gimnazjalne są pisemne i ustne, to chyba jest normalne, a jedyna różnica jest ten fakt, że w Polsce egzaminy się zdaje w trakcie roku szkolnego i tak naprawdę te osoby, które robią egzaminy, mają więcej wakacji, a u nas jest na odwrót. Osoby, które mają egzaminy,
kończą normalnie rok szkoły, tak jak wszyscy, i po prostu później w wakacje muszą chodzić do szkoły i pisać egzaminy. Okej, że to są tylko na przykład tydzień, tych egzaminów może nawet mniej, kilka dni, dwa, trzy dni, nie no dwa dni, trzy, cztery dni, albo tydzień już maksymalnie, ale mimo wszystko, wiecie, ty kończysz szkołę, a jeszcze wiesz, że musisz tutaj wrócić. I to nie jest fajne, według mnie powinna być taka rekompensata, tak jak jest w Polsce, że ma się więcej tych wakacji, a nie tutaj ma iść się mimo wszystko krócej. Okej, niby nie chodzisz do szkoły, jesteś w domu, ale wiesz, że musisz, masz tym gdzieś tam w głowie, że za kilka dni na przykład masz egzamin i musisz się pouczyć. Więc to jest jednak słabe. I to chyba tyle, to są wszystkie różnice. Wszystkie różnice, tak. Przejdźmy do szkoły średniej. Wybór jest między oczywiście zawodówką, liceum, technikum, ale te szkoły jakby można rozdzielić w szkoły ścisłe, humanistyczne, artystyczne i techniczne jakby tak naprawdę. Każdy idzie w to, co chce, na przykład jest szkoła artystyczna, rysujesz ładnie, chcesz być jakimś, nie wiem, architektem albo czymś, to idziesz do takiej szkoły. Lubisz taki przedmiot jak ekonomia, prawo, to chodzisz właśnie do takiego bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, ja chodzę na przykład do technikum. To zależy już tak naprawdę od czego się lubi i powiem wam, że wybór właśnie wybrania liceum, zawodówki czy technikum jest bardzo trudny tutaj we Włoszech, bo w Polsce wiem, że jest tak, że po prostu się wybiera kilka przedmiotów i tylko te kilka przedmiotów, które się wybrało, się będzie zdawać na maturze. Więc to jest naprawdę mega udogodnienie. A u nas niestety tak to działa, że ty wybierasz szkołę z ilością tam 13 przedmiotami na przykład, bo mimo wszystko jest dużo przedmiotów w szkole. Są dwa języki, jest naprawdę mega dużo przedmiotów, 13 przedmiotów, coś takiego. I ty wybierasz tą szkołę z tymi przedmiotami i ty wszystkie te przedmioty będziesz zdawać na maturze. Może nie pisemnie, ale na ustnych egzaminach to będziesz je wszystkie zdawał, bo będą wszyscy profesorzy, będziesz stał, wszyscy profesorzy wokół ciebie i ci będą po prostu zadawać pytania. Ci będą po prostu zadawać pytania z wszystkich przedmiotów, więc to naprawdę jest trudny wybór, wybrać taką szkołę. Ja, szczerze mówiąc, jestem zadowolona z mojego wyboru, bo ja chodzę do technikum ekonomika, uczę się takich przedmiotów jak prawo, ekonomia, angielski, różne po prostu takie przedmioty, które będą mega potrzebne później w życiu, w przyszłości, w znajdowaniu pracy. Jedyny problem w mojej szkole to jest to, że jest francuski język. Okej, jest potrzebny, ale nie tak bardzo jak angielski. Ja właśnie, to jest jedna rzecz, która mi się nie podoba w tej szkole, bo jestem francuski i nie ma wyboru, czy go robić, czy go nie robić. Więc ja się naprawdę mega stresuję, mega boję już o tą moją maturę, bo ja nie wiem jak naprawdę, nie mam pojęcia jak ja znam z tego, zdam z tego francuskiego, bo po prostu to jest dla mnie masakra i ja nienawidzę francuskiego, nie umiem francuskiego. Uczy się już go ponad 5 lat, a mimo wszystko nic nie wiem. Nie, no po prostu nie i bardzo się boję, jak ja zdam tą maturę z tego przedmiotu właśnie. I to jest jedna rzecz taka właśnie zła, że nie można wybrać tych przedmiotów, które chcesz zdawać, tylko wszystkie musisz je zdać. Więc to jest naprawdę trudny wybór, wybrać szkołę. Szkoła średnia trwa 5 lat. Może to się wydawać długi okres, ale tak tyle to trwa u nas. Nie przejmujcie się, szkoła się kończy w tym samym wieku, co polscy uczniowie. Idzie się do szkoły średniej w wieku 14 lat, kończy się w wieku 19 lat, około 19 lat, więc w tym samym wieku, co kończy się w Polsce, mimo że trwa 3 lata, ale wiecie, wszystkie te, jest pomieszane troszkę to wszystko, ale naprawdę kończy się w tym samym wieku. I chcę tutaj powiedzieć, szkoła średnia działa tak naprawdę jak gimnazjum, lekcje, profesorzy, kończy się o 1:00, idzie się do szkoły o 8:00, już nie ma autobusiku, nie ma już autobusiku, bo to chyba już jest normalne, kurczę, osoba 14 lat już nie będzie gdzieś takim żółtym autobusikiem, a nie ma tutaj tego, żeby autobusiku od szkoły średniej, jak szkoła jest w twoim miasteczku, to idziesz na nogach, albo rodzice cię wożą, a jak nie jest, jak jest poza twoim miasteczkiem, to albo rodzice też cię wożą, ale to rzadko się zdarza, bo rodzice też muszą chodzić do pracy, albo nawet, to wiecie, to nie mają czasu na to.
A jak nie, właśnie to się wykupuje abonament autobusowy. Ja mam abonament autobusowy, wszyscy moi przyjaciele mają abonament autobusowy i po prostu się dojeżdża do tego miasteczka, w którym się ma tą szkołę. Ja właśnie szkołę wybrałam tą, a tej szkoły nie było u mnie. Ogólnie wiecie, ja mieszkam w miałam miasteczku, to jest tylko jedna szkoła średnia, więc no. To było naprawdę, pewne to było, że ja tutaj tej szkoły nie wybiorę. Ale wybrałam właśnie szkołę w Santa Fiora i mam abonament, dojeżdżam co rano, biorę autobus na przystanku, wysiadam przy szkole, tak naprawdę bo jest przystanek przy szkole i rano chodzę. Chodzę właśnie do pierwszej, tylko we wtorki. Mamy takie coś, że siedzimy do szkoły, że siedzimy w szkole do 3:30, obiad sam sobie gdzieś kupujesz albo przynosisz w domu, masz godzinę na zjedzenie go. Nie ma, wiecie, stołówki ani niczego takiego. Po prostu coś sobie kupujesz i siedzisz gdzieś tam, czy w klasie, czy na dworze i jesz. Ja niestety właśnie we wtorki wracam bardzo późno do domu. Wracam gdzieś o godzinie 5, dlatego że mimo że kończę szkołę o 3:30, to autobus mam dopiero o 4:30, więc godzinę muszę tam przesiedzieć. Jeszcze wiecie, jakieś ciepło i okej, to super fajnie, ale zimą to jest taka masakra, bo nie możesz siedzieć w domu, bo szkoła zamyka, a musisz iść do jakiegoś baru, a żeby siedzieć w barze musisz coś kupić i... Nie lubię naprawdę tam chodzić, nie lubię naprawdę wtorków i dojeżdżam do szkoły i dojeżdżam do domu gdzieś tak około 5, pół godzinki i jestem w domu, ale mimo wszystko wiecie, wiedząc, że skończyłeś szkołę 3:30, a jesteś w domu 5, to troszkę słabo, ale wiecie, no mimo wszystko tak to działa. Co tam jeszcze jest? Jaka jest różnica? Czy to tak naprawdę? Lekcje są, wszystko... Jest też sobota, oczywiście się w sobotę chodzi do szkoły. I to tyle. Co ja miałam powiedzieć? W szkołach włoskich obowiązuje skala ocen. Od 0 do 10. Wiem, że to się dla was może wydawać dziwne i nawet nie rozumiecie, jak można dawać takie oceny, ale to jest naprawdę normalka. Wyobraźcie sobie na maturze, zdaje się na 100%, to wyobraźcie sobie, że właśnie ta 10 u nas jest 100%. Jak jest, robisz kartkówkę, to możesz robić 10 na 10, 80 na 10, 8 na 10, 6 na 10, 4 na 10. Więc ocena taka, nie wiem, to powiedzieć, tutaj sobie zapisałam. Oceny pozytywne się zaczynają oczywiście od 6. 6 na 10. I no, pod 6 jest takie zagrożenie. Nie jest ocena pozytywna. No i to tyle. To tyle chyba. Wszystko powiedziałam o włoskich szkołach. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się sporo. Mam nadzieję przynajmniej, że wszystko powiedziałam. Tak naprawdę przepraszam was za mój włos naprawdę w tym filmiku, ale no naprawdę nie dałam rady ich ogarnąć dzisiaj, więc przepraszam. No i co? Jak macie jakieś jeszcze inne pytania, na które nie odpowiedziałam, ale albo na które zapomniałam odpowiedzieć, to piszcie mi w komentarzach, albo wam odpowiem pod spodem, albo po prostu zrobię drugi filmik z waszymi pytaniami. Już nie ma nic więcej do powiedzenia tak naprawdę, ale chyba mogę zrobić takie właśnie odpowiedzi na pytań, na takie ciekawostki może bardziej, więc zadawajcie, jak jesteście czegoś ciekawi. Zostawiajcie łapkę, subskrybujcie mój kanał i właśnie napiszcie coś, a my już się widzimy w następnym filmiku.